They had given her chemotherapy. Podano jej chemioterapię. And it ate a hole in her stomach. I uczyniono dziurę w jej brzuchu. They had to operate the second time. I operowali ją drugi raz. And I remember going into the room. I pamiętam, jak wszedłem do jej pokoju. And she was all doubled up like a little. She was a skin and bone. I ona była już tylko skóra i kości. And all doubled up like a baby. I tak zawinięta jak niemowlę. Wanting to die. Chciała umrzeć. And I went out in the hall. Ja wyszedłem na korytarz. And I said, God, this isn't fair. Powiedziałem, Boże, to jest nie w porządku. First my wife, najpierw moja żona, and now my daughter. A teraz moja córka. I have been faithful to you. Ja byłem ci wierny. I'm giving my life to drug addicts, alcoholics, prostitutes. I'm doing everything I know how to do. Ja oddaję swoje życie dla narkomanów, alkoholików, prostytutek. Robię wszystko, co mogę. I'm not living in open sin. Nie żyję w jawnym grzechu. I'm not hiding anything from you. Nic nie ukrywam przed Tobą. It doesn't seem fair. To nie brzmi uczciwie. The same kind of cancer that her mother has. Ten sam rodzaj raka, co miała jej matka. We went to New York City. Pojechaliśmy do Nowego Jorku 12 years ago, 12 lat temu, to start Times Square Church. Aby założyć zbór Times Square. And my wife had another, she had another lump. I żona miała znowu kolejnego guza. And they, that's when she had her second breast removed. I wtedy usunięto jej tą drugą pierś. And my daughter that week. I w tym samym tygodniu moja córka, druga moja córka, w tym samym tygodniu, moja najmłodsza córka, powiedziałem, że mam dwie córki. Też coś ją zaczęło boleć, a więc poszła się przebadać. Wychodziliśmy ze szpitala. Moja żona właśnie przeszła przez tą kolejną amputację. Ledwo mogła chodzić. And got a telephone call on my car telephone. Ja otrzymałem telefon, telefon mój samochodowy telefon zadzwonił. This is my youngest daughter's husband. I dzwonił mąż mojej najmłodszej córki. And my wife was listening. I had the phone in my ear. Ja miałem telefon przy uchu. Moja żona słuchała. And my son-in-law, i mój zięć, said, I'm sorry, Dad. Mówi, przykro mi, tata, it's cancer. Ale to jest rak. Same place as her mother. W tym samym miejscu, co u mamy. And in one other place. I jeszcze w jednym miejscu. And they say there's only a 30% chance she can survive. I mówią lekarze, jest tylko 30% szansy, że ona przeżyje. And my wife heard that part of the conversation. I moja żona usłyszała tą część rozmowy. Burst out weeping. I ona wybuchnęła płaczem. She said, oh God, i mówi, Boże, I've passed my cancer down to my daughters. Ja przekazałam raka moim córkom. They have my bowel cancer. Mają tego samego raka jelit, co ja. Bonnie's was lower. U Bonnie ja nawet nie pamiętam rodzaju i nazwy tego raka. I managed to get to the apartment. Ja dojechałem do mojego mieszkania. And booked tickets. Wykupiłem bilety. From New York to El Paso, Texas. Z Nowego Jorku do El Paso, do Teksasu, tam gdzie oni mieszkali. That's on the Mexican border. To jest na granicy z Meksykiem. And we went into the hospital. I poszliśmy do szpitala. And she was my baby. I to było moje dziecko. I love them both dearly, but this was my baby. Ja obydwie je kochałem, ale to była moja najmłodsza, mój dzidziuś. And they were just getting ready to implant into her cancer radium. I oni właśnie chcieli naświetlać radian, wpuścić do tego raka. And nobody was allowed to go in the room for 3 days. I nikt nie mógł wejść do tego pokoju przez 3 dni. And the doctor came to me and said, it doesn't look good. I lekarz wyszedł i powiedział, to nie wygląda dobrze. So I told my wife, I said, I'm going to be gone for half a day. Ja powiedziałem w moim biurze, mnie nie będzie przez pół dnia. And I got in the car. Usiadłem do samochodu. And I drove way out to the Mexican border.
pojechałem do samej meksykańskiej granicy. Not a house for miles, nobody around. Nie było tam żadnego domu w obrębie kilometrów. I parked the car, zaparkowałem samochód and I started to walk. I zacząłem iść. And cry and pray. Modlić się i płakać. I said, God, I don't doubt you. Powiedziałem, Boże, ja nie wątpię w Ciebie. What are you doing? Ale co Ty czynisz? Are you punishing me? Czy Ty mnie karcisz? Is there something I don't know? Czy jest coś, o czym ja nie wiem? And the devil said, i diabeł powiedział, in a whisper, wyszeptał, I'm going to take your wife, I'm zabiorę going to take Ci córkę, żonę, córki i żonę Ci zabiorę. You think you're going to build a church for Jesus in New York? Ty myślisz, że będziesz budował kościół dla Jezusa w Nowym Jorku? You're going to do it by yourself. Jeśli tak, to zrobisz to sam. Terrible lies from the devil. Straszne kłamstwo od diabła. I started raising my hands, ja podniosłem swoje ręce. Crying out to God. Zacząłem wołać do Boga. Oh, God, heal. O Boże, uzdrów. Heal her. Uzdrów ją. Raise her up from that bed. Podnieś ją z tego łoża. I can't take anymore. Ja nie mogę tego dłużej znieść. I'm at the end of my rope. Ja jestem na końcu moich możliwości. I can't go another moment. Nie mogę ani chwili dłużej tak żyć. And I wept until there were no more tears. I płakałem tak długo, aż mi się skończyły łzy. There wasn't a tear anywhere in my body. Już nie było żadnej łzy w moim ciele. So I just walked. I tak szedłem. And folks, it was not a, a audible voice. I przyjaciele, to nie był słyszalny głos, but the clearest voice in my heart I've ever heard. Ale najwyraźniejszy głos w moim sercu, jaki kiedykolwiek słyszałem. And the Holy Spirit said, David, stop. Duch Święty powiedział, Dawidzie, zatrzymaj się. And I stopped in the middle of the road. I zatrzymałem się na środku drogi. And he spoke to my heart. I on przemówił do mojego serca. He said, David, your daughter has two fathers. Dawidzie, twoja córka ma dwóch ojców. You and me. Ciebie i mnie. Which one of us loves her the most? Który z nich kocha ją bardziej? I said, you do. Powiedziałem, ty. The Lord said, which one of us has the power? I on powiedział, który z nas ma moc? I said, you do. Powiedziałem, ty masz. I'm helpless. I can't do anything. Ja jestem bezbronny, ja nie mogę nic zrobić. He said, now which father? Powiedział, który ojciec will do what is right? Uczyni to, co jest dobre. For your daughter and for you. Dla twojej córki, dla ciebie. Which father is going to do right for your wife and for you? Który ojciec uczyni to, co dobre dla twojej żony i dla ciebie? Which father is going to do right for your other daughter and for you? Który ojciec uczyni to, co dobre dla twojej drugiej córki i dla ciebie? I said, you. Ja powiedziałem, ty. He said, do you mean that? On mówi, czy naprawdę tak myślisz? He said, I'm going to ask you to do something. Proszę, abyś coś zrobił. I'm going to ask you to take your wife and your two daughters. Ja proszę, abyś ty wziął swoją żonę i twoje dwie córki. And your own life. I twoje własne życie. All your children. I twoje wszystkie dzieci. And put them in my hands. I włożył je w moje ręce. Especially Bonnie. Szczególnie Bonnie. Now that she's in that room. Ponieważ ona jest w tym szpitalu. And they say they don't think she's going to live. I oni mówią, że oni nie uważają, że ona będzie żyła. He said, I want you to believe. Ja chcę, abyś ty wierzył, I know what I'm doing. Że ja wiem, co ja robię. He said, put it in my hands. On powiedział, włóż je w moje ręce. In your heavenly father. W ręce Ojca Niebiańskiego. Because I love her more than you do. Ponieważ ja kocham je bardziej niż ty je and kochasz. I know what I'm doing. I ja wiem, co ja robię. But I'm looking for something in you. Ale ja szukam czegoś w tobie. You preach faith, ty głosisz wiarę. And I'm going to use you. I ja użyję ciebie. More than you've ever been used. Bardziej niż kiedykolwiek byś użyty. I'm sending you around the world to preach faith. Wyślę cię na cały świat, abyś głosił wiarę. How do you preach faith until you've been tested? Jak można głosić wiarę bez testów? He took me to this place called Mara, Maraba. A więc doprowadził mnie do miejsca Mara, Maraba. In that very moment, i w tym właśnie momencie, I said, Jesus, powiedziałem, Jezu, I put Bonnie in your hands, ja wkładam Bonnie w twoje ręce, and I will never take her out of your hands again. I nigdy jej nie wyciągnę już z twoich rąk. You can heal her or you can take her home. Możesz ją uzdrowić, możesz ją wziąć do domu. You have your my wife in your hands. Masz również moją żonę w twoich rękach. You have Debbie, my other daughter in your hands. Masz również Debbie, moją drugą córkę w swoich rękach. You have my two preacher sons in your hands. Masz moich dwóch synów kaznodziei w twoich rękach. They were called to preach when they were very young. Oni byli powołani do zwiastowania od dziecka. I place my life in your hands. Ja umieszczam swoje życie w twoich rękach. But Lord, for Bonnie, ale Panie, jeżeli chodzi o Bonnie, and my wife, i moją żonę, and my other daughter, i moją drugą córkę,
I am not going to cry anymore. Już nie będę więcej płakał. I'm not going to beg you anymore. Nie będę więcej błagał. I trust you. Ufam ci. I trust you. Ufam ci. He said, "Well, what happened?" I co się stało? It's been 10 years. Minęło 10 lat. My wife is clear of cancer. Moja żona jest czysta od raka. My two daughters are healthier than they've ever been in Moje their life. Córki są zdrowsze niż kiedykolwiek były w życiu. They've given us wonderful grandchildren. Dały nam wspaniałych wnuków. All three of them are healed. Wszystkie trzy są zdrowe. But I've never taken them out of God's hand. Bez wyciągania ich z Bożej they ręki. They're all in the hand of God. Bo są w ręku Bożym. What he chooses to do next week or next month or next year, that is his business. To, co on postanowi uczynić za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok, to jest jego sprawa. Now here's what this service is all about. I o co chodzi na tym nabożeństwie dzisiaj? I was in prayer this afternoon. Dzisiaj po południu modliłem się. And while I was praying about this meeting tonight, i kiedy modliłem się o to nabożeństwo wieczorne, I didn't know who would be here. Nie wiedziałem, kto tutaj przyjdzie. I don't know you. Ja nie znam was. There's no way I could know you. Nie ma sposobu, żebym was znał. But God knows who you are, ale Bóg wie, kim jesteś. And he brought you to this meeting tonight. I On przyprowadził cię na to spotkanie dzisiaj. And I know what God said to my heart, ja wiem, co Bóg powiedział do mojego serca. That there would be many of you in this meeting tonight, że będzie wielu takich dzisiaj wieczorem. And these are the very words the Holy Spirit spoke to i oto my dokładnie, heart. Jakie słowa Duch Święty podał mi do serca. Just as clear as he spoke to me on that road that day, tak wyraźnie, jak wtedy na tej drodze do mnie there przemówił. Are many of you here tonight, że jest wielu takich dzisiaj tutaj. With a broken heart, ze złamanymi sercami, and a broken spirit, ze złamanym duchem. You're in a test of your life. Przechodzisz test w swoim życiu. You may be going through a test with lust or drugs or alcohol. Może przechodzisz próbę dotyczącą pożądliwości, albo narkotyków, albo alkoholu. You may be being tested in your marriage. Może jesteś testowany w twoim małżeństwie. On your job. Może w pracy. I don't know what it is. Nie wiem, co to jest. But I know what God said. Ale wiem, że Bóg, that many of you, Bóg jest tutaj i wielu z was, would be sitting in this building tonight, siedzących dzisiaj tutaj w tym budynku, with a broken heart. Jesteście z tymi, którzy mają złamane serca. Now, here is the issue before I close. I to jest to, co chcę powiedzieć, zanim zakończę. Especially if you say you're a Christian, you're a believer. Szczególnie jeżeli mówisz, że jesteś chrześcijaninem, jesteś osobą wierzącą. Have you been saying this in your heart? Czy mówisz tak w swoim sercu? Lord, are you with me? Panie, czy Ty jesteś ze mną? Why are you allowing me to go through this? Dlaczego dopuszczasz, abym przez to przechodził? I see no evidence of you helping me. Nie widzę żadnego dowodu Twojej pomocy. And there's doubt. I pojawia się zwątpienie. And there's fear in you. I jest w Tobie strach. The Lord's been testing you. Pan testuje Cię. He's allowed you to go through this. On dopuścił, abyś przez to przechodził. For most of you, it's not the devil at all. Dla większości z was to nie jest sprawa diabła. God doesn't tempt anybody. Bo Bóg nikogo nie kusi. But he said he'll put the wall down. Ale powiedział, że on czasami tą ścianę obniża. And he'll allow you to be tested. I on pozwala, abyś był testowany. He'll allow you to go through a great time of suffering and trial. Pozwala, abyś przechodził przez doświadczenia i próby. This is what I want to pray about tonight. I o to właśnie chcę się dzisiaj wieczorem modlić. God made me another promise. Bóg dał mi kolejną obietnicę. That he was going to heal broken hearts tonight. Że dzisiaj wieczorem będzie leczył złamane serca. He's going to put them back together again. Że on chce je na nowo poskładać. He's going to heal marriages tonight. Że on uzdrowi małżeństwa dzisiaj. He's going to heal those broken hearts. Że on uleczy te złamane serca. Now you're going to have to be honest with God and with me now. Musisz teraz być szczery z Bogiem i ze mną. You see, if I'm preaching the truth, jeżeli ja głoszę prawdę, if the Holy Ghost is upon me, jeżeli Duch Święty jest nade mną, and I'm not just telling you stories, ja nie opowiadam wam jakichś historyjek, but the Holy Ghost is trying to accomplish something, ale Duch Święty próbuje coś tutaj osiągnąć. He's going to make you know it. I On tobie to objawi. He's going to make you know this is for you. I On ci pokaże, że to jest dla ciebie. Not for somebody sitting next to you. Nie dla kogoś, kto siedzi koło ciebie. But God is saying to you, ale Bóg mówi do ciebie. I brought you here tonight, ja przyprowadziłem ciebie dzisiaj tutaj. To hear what this man is saying, abyś usłyszał to, co ten człowiek ma do powiedzenia. Because I'm trying to heal you. Ponieważ ja próbuję cię uzdrowić. I'm trying to heal your broken heart. Ja chcę uzdrowić twoje złamane serce. I want to heal your spirit. Ja chcę uzdrowić twojego ducha. And only the Holy Ghost can do that. I tylko Duch Święty może tego dokonać. Let's stand. Powstańmy.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus is here. Jezus jest tutaj. The Holy Spirit is here. Duch Święty jest tutaj. And he's going to start healing right now. I on teraz zacznie uzdrawiać. I'm not talking just about physical healing. Ja nie mówię tylko o fizycznym uzdrowieniu. I'm not talking about a headache. Ja nie mówię o bólu głowy. I'm not talking about any physical ailment. Nie mówię o jakichś fizycznych sprawach. I'm talking about heart sickness. Ale mówię o chorobach serca. I don't know how you say it in Polish. Nie wiem, jak to po polsku mówicie. I don't know how these words interpret. Nie wiem, jak te słowa pozwolą się przetłumaczyć. But in English and the way God speaks to me. Ale po angielsku to, co Bóg mówi do mnie. God has to speak to me in English. Bóg musi do mnie mówić po angielsku. It's the only language I know. Bo to jest jedyny język, jaki znam. But the two words I got. I mam takie dwa słowa. Broken hearts. Złamane serca. Does that mean the same thing? Mm-hmm. I'm going to pray. Będę się modlił. And while I'm praying, i kiedy będę się modlić, the precious Holy Spirit, cudowny Duch Święty, will move in, przyjdzie tutaj, deep in the soul, głęboko wejdzie do duszy, right where the hurt is, tam gdzie jest ta rana, he goes right to the wound, i on idzie aż tam do tej rany, but you have to respond, ale ty musisz pozwolić mu. And here's the way I want you to respond. I oto w jaki sposób chcę, abyście wy odpowiedzieli na to. I want you to forget everybody around you. Chcę, abyście zapomnieli o tych, którzy są wokół was. I want you to answer the Holy Spirit. I chcę, abyście odpowiedzieli Duchowi Świętemu. Holy Spirit, Duchu Święty, this was meant for me. To było właśnie dla mnie. You were talking to me. To było mówione do mnie. This message was meant for me. To poselstwo było dla mnie. I need a miracle. Ja potrzebuję cudu. I need my heart to be healed. Ja potrzebuję, aby moje serce zostało uleczone. I don't know who broke your heart. Ja nie wiem, kto złamał twoje serce. I don't know who wounded you. Ja nie wiem, kto cię zranił. But it doesn't matter. Ale to nie ma znaczenia. God says, I want to heal you. Bóg mówi, chcę cię uleczyć. If you'll give me your sins. Jeżeli oddasz mi swoje grzechy. Now, if you're going to come down here and let me pray for you. Jeżeli pozwolisz, że będę się o ciebie modlił i przyjdziesz tutaj do przodu. You're going to have to forgive somebody. To będziesz musiał również komuś przebaczyć. You're going to have to forgive everybody who's ever hurt you. Będziesz musiał przebaczyć wszystkim, którzy cię kiedykolwiek zranili. Mother-in-law. Teściowa. Husband, wife. Mąż, żona. Somebody on the job. Ktoś w pracy. Your boss. Twój szef. Whoever it may be. Ktokolwiek. Whatever's in your heart. Cokolwiek jest w twoim sercu. You have to let it out. Musisz to wypuścić. You say, God, I am giving you this bitterness. Powiedz, Boże, oddaję ci tę gorycz. Some of you are mad at God. Niektórzy z was są źli na Boga. You got bitterness toward God. Masz gorycz wobec Boga. Because you think he's forsaken you. Ponieważ myślisz, że on cię opuścił. And you're saying, God, where are you? I mówisz, Boże, gdzie jesteś? Are you with me or not? Czy jesteś ze mną, czy cię nie ma? Just what I preached about. Tak jak wam głosiłem. Tonight's the night to change. Dzisiaj jest ten wieczór zmiany. And some of you walked in here. Niektórzy z was przyszliście tutaj. With such a weight, a burden on your back. Z takim ciężarem na swoich ramionach. And God wants you to walk out of this church tonight. I Bóg chce, abyście wyszli dzisiaj z tego kościoła. In total freedom. W totalnej wolności. The burden gone. Z tym ciężarem odsuniętym, zabranym. The broken heart healed. I z uleczonym, złamanym sercem. I see a lot of people crying. Widzę wielu płaczących. And tears in your heart, in your eyes. Widzę łzy w waszych oczach. That usually says there's something in the heart. I to zwykle oznacza, że coś jest w sercu. That's been wounded. Co zostało zranione. Are you willing to forgive? Czy jesteś gotowy przebaczyć? If you're willing to forgive. Czy jesteś gotowy przebaczyć? And you want God to heal your broken heart. I chcesz, aby Bóg uleczył twoje złamane serce. I want you to get out of your seat. Chcę, abyś wyszedł ze swego miejsca. Come here to the front. I przyszedł tutaj do przodu. And let me pray with you. I pozwólcie, że będę się o was modlić. Up in the balcony. Tam z balkonów. You come down the stairs on both sides there. Zejdźcie po schodach. And come and meet me right here. I przyjdźcie tutaj do mnie. Spotkajmy się tutaj z przodu. Many people are going to be coming. Wielu będzie przychodzić. Come and move in real close here, please. Przyjdźcie i przyjdźcie tutaj bardzo blisko pod scenę. Move right in here now. Przyjdźcie teraz. Come. Przyjdźcie. The Holy Spirit is moving. Duch Święty działa. The Holy Spirit is trying to heal. Duch Święty chce uzdrawiać. Move close to. Przyjdźcie blisko. Right now. Właśnie teraz. Wherever you're at. Gdziekolwiek jesteś. Up in the balcony. Na balkonie. And downstairs here. I tutaj na dole. Come, this is a night for healing. Przyjdźcie, to jest wieczór uzdrowienia. A miracle night. To jest wieczór cudu. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus. Błogosławimy cię, Jezu. I'm going to wait for you to come. Będę czekać, aż przyjdziecie. Would you all move in closer, please? Czy możecie wszyscy bliżej podchodzić?
There are some of you people here in this here tonight. Niektórzy z was tutaj dzisiaj. You're going to have to go to somebody. Będziecie musieli pójść do kogoś. Could be your husband or wife. Może do męża, może do żony. Your pastor. Może do pastora twojego. A friend. Do przyjaciela. And you're going to have to say I'm sorry. I będziecie musieli powiedzieć przepraszam. God means what he says. Bóg poważnie traktuje to, co mówi. If you will not forgive others, jeżeli ty nie przebaczysz innym, I cannot forgive you. Ja nie mogę przebaczyć tobie. Now think of that. Pomyślcie o tym. If you're a believer, jeżeli jesteś wierzący, if you are not forgiving somebody, jeżeli ty nie przebaczysz komuś, you are not going to be saved. To nie będziesz zbawiony. It's that simple. To jest tak proste. We're still waiting for those that are coming. Cały czas czekamy na tych, którzy przychodzą. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. Hallelujah. Hallelujah. How many standing here now have to forgive somebody? If so, raise your hand, please. Ilu z was musi komuś przebaczyć? Podnieście swoją rękę teraz. You have to forgive somebody. Raise musicie komuś przebaczyć. Podnieście wysoko swoją rękę. Nie wstydźcie się. I wasn't ashamed to tell you. Ja nie byłem zawstydzony, żeby wam powiedzieć. Raise it high. Wysoko podnieście. Now I want you to pray this prayer with me right teraz módlcie się tą modlitwą razem ze mną. Lord Jesus, Panie Jezu, right out loud. Głośno. Lord Jesus, Panie Jezu, I ask you, proszę Ciebie, to help me, pomóż mi to forgive, przebaczyć everyone I've wounded. Każdemu, kogo zraniłem. There's some bitterness in my heart. Jest w moim sercu gorycz. I've been wounded, ja byłem zraniony. And show me. I pokaż mi, Duchu Święty, do kogo mam pójść i rzeczy naprawić. Przebaczam każdemu, kto mnie zranił. Przebaczam każdemu, kto mnie skrzywdził. I czynię to przez wiarę teraz. Panie Jezu, z Twoją pomocą przebaczam i pokutuję. I pójdę do tej osoby i wyznam i będę dążył do odnowienia. Teraz możecie opuścić swoje ręce. Będę się modlił o was i będę prosił, abyście jeszcze się modlili ze mną. Patrząc na tych, którzy tutaj stoją, tutaj jest młody człowiek, który płacze, ma łzy w oczach i Bóg czyni cud w jego życiu. Widzę to również tutaj. Wszędzie tutaj, wokół siebie. Wielu ludzi ze łzami. Pan wie, co się stało. Pan wszystko wie. He wants to heal your hurt. I on chce uleczyć twoje zranienie. And he wants to do it right now. I on chce teraz tego dokonać. There may be somebody that you wounded. Może jest ktoś, kogo zraniłeś. And it's impossible to get to them. I jest niemożliwe dotrzeć do tej osoby. They may have died. Być może ona nawet nie żyje. You're not responsible for that. Nie jesteś za to odpowiedzialny. If you've forgiven from your heart. Jeżeli przebaczyłeś z głębi serca. Hallelujah. Hallelujah. I know in my heart. Ja wiem w swoim sercu. That many marriages are going to be healed tonight. Że wiele małżeństw będzie dzisiaj uleczonych. If your husband isn't here with you. Jeżeli twój mąż nie jest tutaj z tobą. I want you to go home. Chcę, kiedy wrócisz do domu. And tell the truth. Chcę, żebyś powiedziała prawdę. If you've been thinking of leaving your husband. Jeżeli myślałaś o opuszczeniu swojego męża. Repent. Upamiętaj się. Don't try to change him. Nie próbuj go zmienić. Just pray for him. Ale módl się o niego. And ask the Holy Spirit to give you endurance to stand it. I proś Ducha Świętego, aby dał ci siłę wytrwać. Same with the wife. Tak samo, jeżeli chodzi o żony. Relatives, family. Czy o krewnych, o znajomych. Friends. O przyjaciół. I feel something in my heart. Ja odczuwam coś w moim sercu. Tremendous hurt. Niesamowite zranienia. Tremendous pain, niesamowity ból, that many of you are hiding, który wielu z was kryje. If it came out, gdyby on się objawił, there'd be a river of tears. To byłaby tutaj rzeka łez. But that's not what God's looking for. Ale nie, to nie jest to, na co Bóg czeka. He's looking for faith. On czeka na wiarę. He's looking at your heart.
On patrzy na twoje serce. He's saying, will you believe me? I mówi, czy mi uwierzysz? To answer your prayer. Że odpowiem na twoją modlitwę. Will you hold on? Czy będziesz się mocno trzymać? And don't give up. I nie poddasz się. While I'm letting you go through a trial and a test. Kiedy ja pozwalam, że przechodzisz przez doświadczenie. In my time. W moim czasie. In my way. W moim sposobie. I'll do what's right. Ja uczynię to, co właściwe. I just ask you to trust me. Ja proszę, abyś mi ufał. Now just listen as I pray. Teraz słuchajcie, kiedy będę się modlić. Heavenly Father. Ojcze niebieski. I know you feel the pain. Ja wiem, że ty odczuwasz ten ból. You feel the hurt of these people. Ty czujesz zranienie tych ludzi. So many that are hurting. Tak wielu ludzi zranionych. They're hurting so bad. Tak bardzo są zranieni. Some of them say I don't even want to live anymore. Niektórzy mówią, nawet już mi się nie chce żyć. I might as well take my life. Mogę odebrać sobie życie po prostu. I can't take anymore. Już nie mogę tego znieść. I can't take anymore, Lord. Nie mogę już więcej tego znieść, Panie. But Lord, you know. Ale Ty, Panie, wiesz. And you care. I Ty troszczysz and się. You understand. I Ty rozumiesz. I pray, Lord, i modlę się, Panie, that they will do what I have done, aby uczynili to, co ja uczyniłem. And lay all of their burden on you, aby złożyli ciężar na Ciebie. And put everything in your hands. I złożyli wszystko w Twoich rękach. I take the authority of Jesus, ja teraz w imieniu Jezusa over every sin, w autorytecie Jezusa przyznałem się grzechom, wszystkim grzechom, które związują, wszystkim demonicznym mocą w imieniu Jezusa. Te łańcuchy będą zerwane. Ludzie powrócą do Chrystusa. I ci, którzy nie znają Jezusa, przyjdą do Jezusa teraz. Niech ich serca będą otwarte. Daj im nowe serce, nowe umysły w imieniu Jezusa i Chrystusa. King of Glory. Króla królów, króla chwały. Now I want you to pray this prayer with me, please. Chcę, abyście teraz modlili się tą modlitwą ze mną. And you've got to mean it from your heart. I proszę, aby ona była szczera z waszych serc. Please don't pray it unless you mean it. Proszę, nie módl się, jeżeli nie będziesz szczerze jej wypowiadać. How many have grown cold toward Jesus and you're coming back to Jesus tonight? Ilu z was oziębło w swojej relacji z Chrystusem i dzisiaj wracacie do Chrystusa? Podnieście swoją rękę. Podnieście swoją rękę teraz. Wysoko podnieście, abym mógł widzieć. Możecie opuścić swoją rękę. How many of you are coming to give your heart to Jesus for the first time in your life? Ilu z was przyszło tutaj, aby po raz pierwszy w życiu oddać swoje serce Jezusowi? Podnieś swoją rękę teraz wysoko. Bardzo wysoko, abym to widział. Yes, God bless. Niech Bóg was błogosławi. All right, let's pray. Módlmy się. You pray this from your heart. Módlcie się tą modlitwą z głębi serca. Drogi Jezu, everybody pray. Wszyscy módlmy się. Drogi Jezu, dear Jesus, I confess my sins. Wyznaję moje grzechy. I repent of all my sins. Pokutuję z moich grzechów. Please help me. Proszę, pomóż mi. Potrzebuję dzisiaj cudu. Potrzebuję Ducha Świętego w moim życiu. Wierzę, że jesteś Bogiem. Jezu, jesteś Bogiem. I Ty masz wszelką moc, której ja potrzebuję. Dałeś mi obietnicę, że kiedy będę prosić o Ducha Świętego, On przyjdzie i zamieszka we mnie. I da mi moc nad grzechem. O Jezu, ulecz moje serce. Ulecz mojego złamanego ducha. I włóż radość do mojego serca. Oddaję Ci moją ufność. Oddaję Ci moją wiarę. Ufam Ci. Od tego wieczora wszystko składam w Twoje ręce. Ty uczyń to, co najlepsze. Dla mnie i dla mojej rodziny. Ty uczyń to, co dobre. Oddaję moje życie w Twoje ręce od tego wieczoru. Teraz dziękuję Jezusowi. Podnieś swoje ręce. To Biblia mówi, abyś to czynił. I w swoich własnych słowach dziękuj Mu. I w swoich własnych słowach tell him to heal your broken heart. Powiedz, aby uleczył twoje złamane serce. Lay your burden on Jesus. Złóż swoje brzemię na Jezusa. Tell the Lord Jesus. Powiedz Jezusowi, that you're forgiving everybody. Że przebaczasz wszystkim. Now forgive me, Jesus. Teraz Jezu, przebacz that's mi. What you promised to do. To obiecałeś uczynić. And God cannot tell a lie.
Bo Bóg nie może kłamać. Now give Jesus thanks. Teraz oddaj chwałę Jezusowi. Don't be afraid to cry. Nie bój się płakać. That's the Holy Spirit. To jest Duch Święty. He's touching you. On dotyka ciebie. Let the tears flow out of you. Niech łzy płyną z twoich oczu. That's all right. To jest w porządku. Now praise his name. Teraz uwielbiaj Jego imię. The Holy Ghost is falling upon you. Duch Święty zstępuje na ciebie. Thank you, Jesus. Dzięki Jezu. This young man is now praising the Lord. Ten młody człowiek teraz chwali Pana. He was weeping, now he's laughing. On płakał, a teraz się śmieje. That's the joy of the Lord. To jest radość Pana. Mothers, rejoice. Mamy, cieszcie się. Husbands, rejoice. Mężowie, radujcie się. Young people, rejoice. Młodzi ludzie, radujcie się. God is faithful. Bo Bóg jest wierny. He's going to answer prayer. I On odpowiada na modlitwę. He's going to heal the sick. I On uzdrawia chorych. Drive out every demon. I On wypędza wszelkie demony. Everybody in the house. Wszyscy w tym pomieszczeniu. In the balcony and downstairs. Na balkonach i tutaj na dole. Raise your hands and thank Podnieśmy swoje ręce i dziękujmy thanks. Panu. We thank you, Jesus. Dziękujemy Ci, Jezu. We give you praise. Oddajemy Ci chwałę. Thank you for the miracle of healing. Dziękujemy za cud uzdrowienia. Restoration. Za odnowienie. Healing of our hearts. Za uleczenie naszych serc. Every broken heart. Każdego złamanego serca. Can be healed tonight. Wszystkie te serca mogą być się uzdrowione. Right now. Właśnie teraz. Thank you, Jesus. Dzięki Jezu. Now, don't stop thanking him. Nie przestań mu dziękować. Thank him. Dziękuj mu. As you thank him, kiedy dziękujesz Panu, the Holy Ghost will come. Wtedy Duch Święty przychodzi. He will speak to your heart. I będzie przemawiał do twojego serca. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Dzięki ci, Duchu Święty. Dzięki Jezu. Oddajemy Ci chwałę. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit wants me to give you this last word. Duch Święty chce, abym przekazał wam te ostatnie słowo. It's just as though God himself came to speak personally to you. To tak jakby Bóg osobiście przyszedł, aby przemówić do ciebie. Fear not. Nie bój się. I've not given you the spirit of fear. Nie dałem ci ducha bojaźni, but love, ale miłości, power, i mocy, and a good sound mind. I dobrego, trzeźwego myślenia. I have heard your cry. Słyszałem twoje wołanie. And all who cry to me. I wszyscy, którzy wzywają mnie. I have promised to answer. Ja obiecałem, że im odpowiem. If you will not doubt me. Jeżeli nie będziesz wątpić we mnie. In the next week. To w ciągu kolejnego tygodnia and in the next month, i w ciągu miesiąca I will increase your faith, ja wzbudzę więcej wiary w Tobie day by day, dzień po dniu and you will see miracles in your będziesz life. Widział cuda w swoim życiu. No one has to touch you. Nikt nie musi Cię dotykać. You need no star preacher. Nie potrzebujesz żadnego gwiazdora kaznodziei. You need no great man of God. Żadnego wielkiego męża Bożego. You have God himself, masz samego Boga, who is now your Lord and Savior. Który teraz jest twoim Panem i Zbawicielem. And he is your miracle worker. I On jest twoim cudotwórcą. And he is your healer. I On jest twoim lekarzem. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory Hallelujah. To God. Glory to God. Yes, yes. I bless your name. I need our counselor director, please. Potrzebuję tu zapraszamy brata Mariana. Quickly, thank you. Dziękuję. All of you, wszyscy z was, who raised your hand, którzy podnieśliście swoją rękę, that you are giving your heart to Jesus for the first time tonight. Po raz pierwszy przyjmując dzisiaj wieczorem Pana Jezusa do swojego życia. I want you to go to another room. Chcę, abyście udali się do innego pomieszczenia. You get directions in just a moment from my brother. Za chwilę pastor powie wam, gdzie pójść. We would like to give you what is this? The New Testament? Yes. Mm-hmm. We want to give you the Gospels. Chcemy dać wam Ewangelię. This is free of charge, isn't it? To jest za darmo. This is a gift. To jest dar. We're not asking you to join anything. Nie prosimy, abyście przyłączali się do czegokolwiek. But we would like to pray with you. Ale chcemy się modlić z wami. For a great miracle. O to, aby nastąpił wielki cud. For you tonight. Dzisiaj wieczorem dla was. So if you will come and give direction. Teraz poprosimy pastora za chwilę. And something else I'm going to say. Jeszcze coś powiem. If you've been backslidden, jeżeli odszedłeś od Boga, and you're coming back to Jesus tonight, i dzisiaj z powrotem wracasz do Jezusa, and you're willing to acknowledge to me, jesteś gotowy przyznać się przede mną i przed Panem, I was totally backslidden, że zupełnie żyłem w odstępstwie, I was running away from God, uciekałem od Boga, but I came home tonight, ale dzisiaj wracam do domu.
I want you to raise your hand. Chcę, abyś teraz podniósł swoją rękę. Raise it up high, please. Wysoko podnieś. God bless you. Bóg was błogosławi. Will you also come into the room with us? Czy wy również możecie przejść do tego pomieszczenia z nami? So that we can pray for you. Po to, abyśmy mogli się o was modlić. Will you give directions, please? Teraz powiemy wam gdzie. Ja będę miał rękę podniesioną, wszedł prosto tędy i spotkamy się na dole, tam w takim specjalnym pomieszczeniu dużym na środku. Zapraszam serdecznie te osoby, które podniosły. Would you just follow, go right out, each teraz way now, please. Prosimy, abyście szli za pastorem Marianem na dół. You're going to find the power of God in that room. Tam będzie moc Boża, którą odnajdziecie. This is going to be the one thing that God wants you to do. To jest ta rzecz, którą Bóg chce od was. To finish the work that He has started. Aby dokończyć tego dzieła, które on rozpoczął was. Just follow these that are going, please. Idźcie za tymi, którzy and tam right down this way also. I tamtędy również. And we need the counselors then to follow, please. I potrzebujemy, aby duszpasterze też tam się udali. We're going to need a lot of counselors tonight. Będziemy potrzebowali wielu duszpasterzy dzisiaj wieczorem. Hallelujah. Hallelujah. And now the rest of you can return to your seats if you will. A wy również możecie wrócić teraz na swoje miejsca. Thank God all the way back to your seat. Dziękujemy Bogu, wróćcie na swoje miejsca. Thank God for a miracle in your life. Dziękujemy Bogu za te cuda w waszym życiu. The faithfulness of the Lord. Dzięki Bogu za jego wierność. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. I'd like to have the musicians come, please. Chciałbym, aby teraz przyszli tutaj muzycy. They did a wonderful thing, a wonderful job here tonight. Ponieważ oni wspaniale dzisiaj tutaj grali, śpiewali. You sang one song here. Śpiewaliście jedną pieśń tutaj. It was the rejoicing song. Taka radosna pieśń była. I know I couldn't help clapping my hands. Ja nie mogę się powstrzymać przed klaskaniem. I'm going to steal it and take it back to the United States. Ja ją ukradnę i zabiorę ze sobą do Stanów Zjednoczonych. If somebody give me the words. Jak mi ktoś poda jeszcze słowa. Do you remember which one that was? That happy clapping song? I thank this music group. Dziękuję tej grupie muzycznej. But they can't have my gold. Ale nie mogą mojego złota dostać. Hallelujah. Hallelujah. Tomorrow night. Jutro wieczorem. We're going to ask for the Holy Ghost to fall down on this place. Będziemy modlić się, aby Duch Święty stąpił na to miejsce. Hallelujah. Hallelujah. The Lord's been here every night. Panie zawsze z nami tutaj, każdego wieczora. Would you join me in prayer now? Czy teraz możecie ze mną się pomodlić? Everybody stand again if you will. Powstańmy wszyscy na chwilę, and will you pray that right now that God will do a lasting work downstairs? I czy możemy się pomodlić, aby Bóg dokonał takiego trwałego dzieła tam na dole teraz? Heavenly Father, we pray for everyone that's going to that room. Ojcze niebieski, modlimy się o każdego, kto poszedł do tego pomieszczenia na dół. You promised to finish the work that you began. Obiecałeś, że dokończysz tego dzieła, które rozpocząłeś. Send the Holy Ghost in greater power. Prosi tam Ducha Świętego w potężnej mocy. Heal marriages. Uzdrawiaj małżeństwa. Save the sinners. Zbawiaj grzeszników. Bless the counselors. Błogosław duszpasterzy. Give them the right words. Daj im właściwe słowa. And anoint them with the Holy Ghost. Namaść ich Duchem Świętym. Let there be lasting fruit. Niech będzie trwały owoc. Let them go on to be baptized. Niech będą ci, którzy zechcą się ochrzcić. Thank you, Jesus, for what you've done. Dziękujemy Ci za to, co dokonałeś. We return to give you thanks. I oddajemy Ci chwałę. Now let's sing and rejoice to the Lord now. Teraz śpiewajmy i radujmy się w Panu. Alleluja. Chwalcie dziś Pana. Chwalcie dziś Pana. Wszystkie narody. Chwalmy Go, kochani. Chwalcie dziś Pana wszystkie narody. Chwalcie Go wszyscy ludzie na ziemi. Wielką miłość ku nam objawił, a wierność Jego na wieki trwa. Chwalcie dziś Pana, chwalcie dziś Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszyscy ludzie na ziemi, bo Jego miłość ku objawił, a wierność Jego na wieki trwa. Chwalcie dziś Pana wszystkie narody, niech
niech Jego imię cały świat, bo Jego łaska wciąż nad nami, a wierność Jego nami trwa. Alleluja, 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 Jego na wieki chwała. Alleluja, 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 alleluja. A wierność Jego na wieki chwała. Ojciec Pana, wszystkie narody, niech Jego imię wysławia świat, bo Jego łaska wciąż nad nami, a wierność Jego na wieki trwa. Alleluja, 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 alleluja. A wierność Jego na wieki trwa. Alleluja, alleluja. Dziękujemy bardzo serdecznie zespołowi z Jaworzna, który przez cały dzień dzisiaj nam usługiwał. Dziękujemy wam bardzo za zachęcanie nas do uwielbiania Pana. Alleluja. Jak zauważyliście, każdego dnia z innego zboru usługuje inna grupa. Dzisiaj była kolej na Jaworzno. Jutro dowiemy się, skąd pochodzić będzie następna grupa. Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na kolejny wieczór ewangelizacyjny. Życzymy wam obfitych Bożych łask, wam, waszym małżeństwom, całym rodzinom. I przyjdźcie tu jeszcze jutro na ostatnie spotkanie. Niech ta noc będzie szczególną nocą w waszym życiu. Amen. Dobranoc. Kochani, rozchodząc się, zaśpiewajmy i zapamiętajmy to, że postanowiliśmy iść za Jezusem i już nie wrócimy. Druga zwrotka mówi, że chociaż samotny. Kochani, no już nie samotni, jest nas więcej, którzy idziemy za Jezusem. Ale postanowiliśmy iść i idziemy. Halleluja. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem. I za Jezusem postanowiłem, i za Jezusem nie wrócę już, nie wrócę. Chociaż samotny, chociaż samotny, tą drogą idę, chociaż samotny. Za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ach, zabierz światłem, ach, zabierz światłem, a daj mi władzę. Ach, zabierz światłem, a daj mi władzę. Ach, zabierz światłem, a daj mi władzę. Nie wrócę już, nie wrócę. Bo postanowiłem i za Jezusem. Postanowiłem i za Jezusem. Postanowiłem. Postanowiłem i za Jezusem.
postanowiłem i za Jezusem. Postanowiłem i za Jezusem. Postanowiłem i za Jezusem. Nie wrócę już, nie wrócę już. Halleluja, halleluja. Halleluja. Amen.